Witamy na Crypto Bros. Jak zwykle siedzimy sobie, przeglądamy DeFi Lamę, bo tu się coraz to nowsze rzeczy pojawiają. I dzisiaj taki rutynowy przegląd i zobaczyliśmy coś ciekawego na ekosystemie Solany. Sobie patrzymy, to wszystko znamy, a tu nagle jest coś nowego i to 73% ma aktywów w górę. Patrzymy, co to jest, nie? I okazuje się, że to jest algorytmiczny, zdecentralizowany protokół na pożyczki, czyli takie AWE, ale na ekosystem Solany. To już zapaliła się nam lampka, to już jest coś ciekawego. Według tego już ma 300 milionów zamknięte. Okej, bardzo szybko, nie było tego, nagle się pojawiło, już jest 300 milionów. No dobra, idziemy dalej. I okazuje się, że oni mają 600 milionów zdeponowane w tym protokole, a 330 jest w pożyczkach. Patrzymy opcje i patrzcie, jest IDO. Kiedy będzie IDO? Kiedy było IDO? Patrzymy dalej. Okazuje się, że IDO jest otwarte już teraz, 1 listopada i będzie zamknięte jutro o 12 w południe 2 listopada, czyli można te tokeny dorwać. Okej, czyli mamy czas. Patrzymy dalej. Inwestorzy. Polychain Capital. Dobrze. Idziemy dalej. Dragonfly Capital. Bardzo dobrze. Coinbase Ventures. Solana Foundation. Alameda Research. Stanley Kuleczow z AWE. Antonio Giuliano z DYDX. UMA protokół. No, jest niesamowicie. I co? Jak wziąć udział w tym IDO? No, ono jest zbudowane na tej samej zasadzie, co było IDO Aurora, jak powiedzieliśmy wam wcześniej. Czyli jest otwarty protokół, ludzie wrzucają dolary. Im więcej ludzi wrzuci dolary, tym wyższa cena. Jutro po 12 ludzie będą mogli rezygnować i wycofywać się. Na Aurory to wyszło tak se, ale nie była najgorsza cena. Wycofali się w końcu, cena doszła do 30, później spadła do 15. Obecnie ten protokół jest wyceniany, jak podłączycie portfel, na 2 miliardy, co jest dużo. Ale pamiętajcie, że jutro się ludzie wycofają. Więc jutro powinna ta wycena spaść. Więc zdecydujcie sami, zobaczcie. My poczekamy do jutra, zanim wrzucimy coś. Ale chyba warto coś rzucić. Z takimi inwestorami to jest coś niesamowitego. Zalogujcie się, zobaczcie, jak ta cena idzie do góry czy w dół. Przygotujcie sobie w razie czego dolary USDC na blockchainie Solany. No i zadecydujecie sami. Jest czas do jutra, do południa. No ale z takimi inwestorami na Solanie to jest chyba jeden z pierwszych takich projektów poza Cyberem, że ma takie dobre wsparcie i z takimi bardzo dobrymi funduszami i osobami. Zobaczcie, decydujecie zawsze sami, bo to wasza kasiora. Pozdrawiam.